Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale. Ja jestem Cat i dzisiaj będziemy grać w Gone Home. Hi mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. Okej, więc mamy 7 czerwca 95 roku. Pierwsze rano. Jest trochę deszczowo. Okej, co tu mamy? Caitlin Greenbrier. A, to są nasze rzeczy najwyraźniej. Tak, to są nasze rzeczy. Kartka. Kili, przepraszam, ale nie mogę się z tobą zobaczyć. Proszę, nie staraj się mnie odnaleźć. Nie chcę, by ktokolwiek wiedział, gdzie jestem. Kiedyś się zobaczymy. Nie bardzo się kocham cię. Sam. Okej. Okay. Rozumiem. Zamknięte. Nie powinniśmy mieć jakiegoś, nie wiem, klucza w naszej torbie? Okej, najwyraźniej nie. Okej. Rozejrzyjmy się trochę, co my tu mamy. Kubek. Bo możemy zajrzeć przez okno. Jakieś... Wow, 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 wow. Co to było? Chyba nacinam kontrol? O, fajnie, mogę ci się schować. Weź świąteczną kaczkę. 6 dolców. Serio, za kaczkę. Mamy klucz do domu. Przeczołgajmy się. Jeden i... lub i, aby sprawdzić. Okej, okay, to jest... O, to jesteśmy my. Paszport. Jeśli to jest... to jest chyba data wygaśnięcia, więc już jest nieważne. I klucz do domu, okej. Okay. Wchodzimy. Wow, wow. Zamknę drzwi, bo mam wrażenie, że za chwilę coś na mnie wyskoczy. Co to było? Okej, od czego zacząć? Może zacznę od tego pomieszczenia. Faktura. O, tu jest oryginalny tekst, a tu jest tłumaczenie. Pudełka, przewóz. $2,750, drogo. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm at a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal.
just like I was talking to you. Okej. Środki czystości się kończą. Umieszczę je tutaj. Okej, mamy pierwsze pomieszczenie zwiedzone. Czyli generalnie w zasadzie możemy zaglądać wszędzie. Patrzę się na praktycznie wszystko. Jest tu coś ciekawego? Nie. Notatka. Trasa z nowego domu do pracy. Czas podróży godzina 15 minut. Okej. Tutaj najwyraźniej jest godzina 10 minut, a nie 15, jak to ktoś przetłumaczył. Tu sprawdzaliśmy już, tak? Okej. I tutaj nic ciekawego. Chociaż to nie powinno to zostawić otworzone, żebym wiedziała, że już tam zaglądałam. Sprawdzę najpierw cały dół. Później pójdziemy na górę. Żeby niczego nie ominąć. Czy boleśń na chrap trwa. Good fellow. Zawsze mi się podobały takie kurtki, które mają w szkołach w USA. Na pewno zdaje to egzamin lepiej niż niż nasze świetne mundurki, które były wprowadzone swego czasu. Pocztówka. Muszę też sprawdzać za szafkami najwyraźniej, bo mogę coś ominąć przypadkiem. Co tu jest? Czaszka? Mexico. Trafeum za finał regionalny zawodów lekkoatletycznych. Ponownie. Co tu mamy? Nic. Biblia. Tu też nic. Jest tu jakieś światło? Książka telefoniczna. List. Droga Jen. Okej, mam nadzieję, że wszyscy zdążyli przeczytać. Jeśli nie, to możecie sobie zatrzymać. Oczywiście. O. Oczywiście. Raczej nic ciekawego tutaj nie ma. Okej, zamknięte drzwi to tak normalne, zamykać w domu drzwi na zamek. Na klucz. Tu coś ciekawego. Plan podróży. Aha, to jest plan podróży naszego samolotu. Czy tu coś jest? Nie. Za szafką nic. Kwiatek. Sam dzwonił Daniel, nasz poprzedni sąsiad. Chce przyjechać, zobaczyć nowy dom, odzwoń do niego. Mamo, Daniel tu kompletny czubek. Zdawałam się z nim tylko dlatego, że miał Nintendo, jak byliśmy mali. Serio. Wiadomości. Sam. Sam. Hello. Hello.
Sam! Where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Tu mamy jakiś portret rodzinny, to pewnie, no tak, to jest Sam. Kiri, tą panią chyba widzieliśmy na identyfikatorze w szafie i to musi być tata Terry. Mamy jakieś dziwne wiadomości na sekretarce. Zobaczmy, co to się dzieje. Boże, ten dom jest ogromny. Naciśnij dwa albo... dwa. Okej. Czyli... tu jest zamknięty. Okej, tu był... tędy weszliśmy. Dobrze. Zaczniemy od tego pomieszczenia. Witaj nowy uczniu, mam nadzieję, że jesteś tak samo podekscytowany pierwszym dniem w liceum Goodfellow jak my. Zabierz proszę następujące rzeczy na pierwszy dzień nauki, aby od razu być należycie przygotowanym. Jedna mocna teczka z kieszeniami na każdy z sześciu przedmiotów. Jeden zeszyt na każdy semestr albo jeden duży zeszyt podzielony na sześć części. Przynajmniej sześć długopisów. Serio, ja pewnie nawet nie wypisałabym jednego przez semestr. Niebieski albo czarny wkład i sześć ołówków? What the hell? Czy to w ogóle jest? Okej, to jest. Naprawdę, nikt się nie pomylił w tłumaczeniu. Standardowy zamek do wzmocnienia dla ciebie szafki. Pożywny posiłek lub 2,50 na obiad. Pozytywne nastawienie, serio. Oh my god. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Okej, postaram się włączać takie różne rzeczy, które można czytać dopiero po tym, jak minie ten dialog audio, żeby niczego nie zasłaniać ani nie rozpraszać. Oskar Mason z hrabstwa Boone chyba. Zmarł ostatniego miesiąca w swoim domu w wieku 60 lat. Pan Mason urodził się i tryry. Okej, ale na co zmarł? Tak po prostu? Czy 60 lat jeszcze nie jest taki stary? De Soto. Jakieś zdjęcie? Załóżmy. Tutaj jest coś, co możemy zobaczyć. Byłem na to, że w tych bocznych szafkach nigdy nic nie ma, ale wolę sprawdzać, żeby niczego nie ominąć. Cześć mamo, tato i Sam. Jestem w Paryżu, zaliczyłam wiele paryskich rzeczy, włączając w to jedzenie... Okej, i noszenie beretu. Jak wrócę, to będę musiała wywołać wiele filmów. Sam, jesteś moją kochaną siostrzyczką, przywiozę ci coś z Shakespeare Book Company. Okej, dzięki. A tu co? Tam są kolejne drzwi. O mój Boże, ten dom jest ogromny. Zaczniemy od tej szafki. Co tu jest? Dokument. Firma ubezpieczeniowa. A kablowanie w domu jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa i wymaganiami amperażu. Wiele warstw okablowania natomiast dodano w ciągu ostatnich 100 lat. System bywa nieprzewidywalny. Światła gasną bez jakiejkolwiek przyczyny. Nacisk na płyty podłogowe i futryny drzwiowe zakłócą działanie kabli bezpośrednio z zadaną powierzchnią. Aby odpowiednio przerobić instalację, należałoby zniszczyć ściany, podłogę i armaturę w strukturze budynku. Porozmawiaj z panem Greenbrierem.
z której wynika, że nie ma obaw o bezpieczeństwo domu, zadecydowano, że powyższe polowania nie będą rozstrzygane. To straszne. Ale wszystkie ściany nie można byłoby po prostu wykuć tych kabli i resztą. Nie znam się. Okej, czy tu coś możemy zobaczyć? Może jakieś książki, coś? Chyba nie. Zabójstwo JFK. Teoria. Okej, jestem mistrzem. Co tu mamy? Obejrzyj artykuł. Otworzycz Pioner. 999 dolarów. Ktoś pisał recenzję? Lub coś w tym stylu. Czy mamy coś w szufladzie? Chyba nie. Przynajmniej nie w tej, a tu. What? Segregator? Jakiś list? Ktoś schował? Okej. Terence Grunbrier. 10 sierpnia 1972 rok. Cześć Terence, piszę z powodu, jak sobie wyobrażam, mam nadzieję, radosnej okazji. Doszła do mnie wiadomość, że niedawno poślubiłeś wspaniałą kobietę. Podczas tych długich dni i nocy w domu na Arbor Hill miałem trochę czasu na rozmyślanie o mojej przyszłości i o mojej rodzinie. Moje myśli często zatrzymywały się na twoim rozwoju i na tym, jak ci się powodziło w ciągu tych 20 lat, przez które się nie widzieliśmy. Twoje małżeństwo daje mi w tym względzie dużo otuchy. Życzę tobie i twojej małżonce wielu szczęśliwych lat. Zawsze jesteś mile widziany na Arbor Hill, choć naturalnie rozumiem, że jeśli uznasz, że nie możesz przyjąć tego zaproszenia. Oscar Mason. Ukryte. Niech będzie. Jeszcze jakiś... John Russell otworzył oczy i zobaczył gwiazdę migoczące tak samo, jak gdyby leżał na trawniku przy swoim rodzinnym domu w Massachusetts. Mimo, że było to miliony kilometrów stąd. Nie, odpędził z oczu sen, patrząc przez zabezpieczoną włóknem węglowym szybę stacji kosmicznej Archimedes. Tak, był daleko od domu, ale przyszłość go potrzebowała. Oh my god, co to jest? Jakieś... opowiadanie. O, ktoś nie skończył. Zobaczmy, co tu jest. O, nie mogę się ruszyć. No nic nie ma. To już patrzyliśmy. Szklanka, zwykła szklanka. We can do better. Możesz zrobić to lepiej. Back to... Powrót do kwestii zasadniczych. Znowu wracam do Dallas 63. Ktoś tu miał obsesję na temat Kennedy'ego? Okej, ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić kciuk w górę i zapraszam do oglądania następnych odcinków. See ya!